To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o tym, czy szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną pan Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, ale także, co istotne w dzisiejszej akurat rozmowie, doktor nauk medycznych, ordynator oddziału kardiologicznego w Wałbrzyskim Szpitalu Specjalistycznym. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, pani. Panie prezydencie, to powiedzmy sobie na początek jasno i wprost, pan jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19, prawda? Jestem zwolennikiem tezy, że jedyną szansą na uniknięcie kolejnej fali zakażeń jest bardzo szybkie zaszczepienie wszystkich do tego uprawnionych czy też kwalifikujących się osób, co dla mnie to określenie jak najszybciej oznacza w przeciągu 2 miesięcy, najdalej 3. I żeby osiągnąć ten efekt, rozumiem, że pan nie ufa w dobrowolne wyszczepienie się Polaków, że w tym czasie Polacy dobrowolnie dokonają tego wysiłku, bo jak rozumiem te sondaże, które pokazują, że no może połowa społeczeństwa zechce się zaszczepić, no nie wiem, przerażają pana? Myślę, że połowa to jest bardzo optymistyczna informacja, jest znacznie gorzej. Deklaracje mówią o 40 kilku procentach. Kampania promująca szczepienia, czy też wskazująca na wagę nie tyle zaszczepienia, co również tempa zaszczepienia jest dość niemrawa. Stąd też nasz, w sensie radnych, prezydenta, środowiska, które reprezentuje, inicjatywa o nadaniu temu wysokiego czy najwyższego priorytetu. I taką formą nadania temu najwyższego priorytetu jest ta nasza uchwała obowiązkowych szczepienia, która od samego początku, wiedzieliśmy doskonale, będzie przedmiotem, powiedziałbym, no bardzo skrupulatnego oceniania przez prawników. Więc mieliśmy tą świadomość i mamy, ale chcę postawić nieco inaczej akcenty. Nam nie chodzi o obowiązkowe szczepienia, nam chodzi o zaszczepienie ludzi. Wszystkich, którzy powinni być zaszczepieni. I z tym mamy gigantyczny problem. No więc właśnie, bo obecnie, mimo że tych szczepionek jest już w Polsce naprawdę sporo i są one stosunkowo łatwo dostępne, to stopień wyszczepienia społeczeństwa no, nie rzuca na kolana. Jesteśmy poniżej średniej europejskiej i to, rozumiem, pana zdaniem no, nie wróży, że przed jesienią osiągniemy ten odpowiedni stopień wyszczepienia, by być bezpiecznymi, kiedy ta jesień nadejdzie i ryzyko kolejnej fali, tak? Myślę, że gdyby nie ta uchwała, o tempie szczepień można powiedzieć, że już by zapomniano, bo są wakacje, poprawiła się pogoda, jest zniesione całkiem sporo ograniczeń. Bardzo wiele epidemiologów uważa, że trochę za szybko zniesionych. Więc gdyby nie ta uchwała i nie ten kij, przysłowiowe mrowisko, tempa szczepień w ogóle zszedłby na drugi, a może trzeci plan. A powinno być dokładnie odwrotnie. To znaczy priorytetem działań służb wszelkich, państwowych, samorządowych, całego państwa powinno być wyszczepienie Polaków. Nie taki czy inny akt prawny, nie to, czy to jest legalne, czy nie. Wszyscy powinni działać w jednym celu. To znaczy to powinien być priorytet państwowy. Tak jak był w Wielkiej Brytanii, tak jak był w Izraelu i tak jak jest obecnie w wielkim kraju, jakim są Stany Zjednoczone. Dzień tam rozpoczyna się od raportu prezydenta, bez mała, ile zaszczepiono wczoraj. To ja zapytam, czy jest taki priorytet u nas? Nie jest. I to jest głos alarmowy, wskazujący, że jeśli nie podejmiemy bezprecedensowego wysiłku na rzecz powszechnej mobilizacji, na rzecz szczepień, to po prostu zwyczajnie nieuchronnie będziemy mieli kolejną falę, a właściwie raczej taką pełzającą pandemię przez następne wiele miesięcy, czego, jak rozumiem, chcielibyśmy uniknąć.
I dlatego właśnie, jak już pan wspomniał, z pana inicjatywy Rada Miasta Wałbrzycha przyjęła uchwałę właśnie o obowiązkowym szczepieniu przeciwko COVID-19 wszystkich mieszkańców miasta powyżej 18 roku życia oraz osób pracujących na terenie miasta. I co zatem teraz, panie prezydencie? Jeśli ta uchwała weszłaby w życie, to rzeczywiście będą państwo szczepić wszystkich mieszkańców? Ja wiem, że to bardzo jest, bym powiedział, takie intrygujące powiedzieć o doprowadzaniu do punktu szczepień i tak dalej. Wszyscy doskonale, racjonalnie, osoby traktujące ten temat wiemy, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaszczepić jak największą liczbę ludzi w jak najkrótszym czasie. Nie, że do końca roku, do końca czerwca. Dyżurna wymówka przez ostatnie miesiące była: Unia nie dostarcza nam szczepionek. Teraz okazuje się, że dostarcza. I tempo szczepień nie rośnie, tylko będzie spadać. To nie jest żadne nowe. Tak się dzieje w wielu krajach. Tak się dzieje również w kraju, na który powinniśmy patrzeć i się wzorować, czyli Stany Zjednoczone. Ogromny kraj, różnorodny, z bardzo wieloma różnymi uwarunkowaniami terytorialnymi, społecznymi, gospodarczymi, a nawet religijnymi, wieloma innymi, a jednak tam dzięki ogromnemu wysiłkowi szczepienia idą. Oczywiście również zwolniły i tak będzie w najbliższych dniach w Polsce, dlatego że ci, którzy chcieli się zaszczepić, zdeterminowani głównie mieszkańcy miast, już się zaszczepili albo w tych dniach się szczepią. Ale tam, gdzie jest druga znacząca część tych, do których powinniśmy dotrzeć, to nie są mieszkańcy dużych miast. Oni nie są zdeterminowani. Co więcej, bardzo często są obojętni albo przynajmniej z dużą rezerwą na to patrzą. Zresztą z różnych powodów. I uważam, że stwierdzenie obowiązkowe szczepienia jest pewnym wybiegiem, oczywiście również konkretnym. Przypominam, że ta uchwała ma w sobie pewną warunkowość, czyli dostępność szczepionek, która pojawiła się pełna właściwie w tych dniach dopiero. Jest również uwarunkowana tym, czy pan wojewoda tą uchwałę zaakceptuje, może ją zmodyfikuje, ale temat jako żywy powstał. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że w krajach, w którym narodowy program szczepień się powiódł, czyli Wielka Brytania, Izrael, Stany Zjednoczone, to tam zaangażowanie służb państwowych jest stuprocentowe. To jest po prostu priorytet państwowy. Tego nie widzimy u nas. Ja zadam pytanie, czy jest przygotowany albo już realizowany? Przecież za chwilę wakacje, gdzie będą kontakty różnych ludzi z różnych stron Polski, z różnych stron nawet Europy, bo przecież będą do nas przyjeżdżać turyści. Przed nami początek roku we wrześniu, nie za pół roku, tylko dosłownie za 3 miesiące. Obawiam się, że my się możemy po prostu pogodzić z tym już, że będzie dziennie kilkanaście tysięcy zachorowań i kilkaset zgonów w przestrzeni nie wiadomo jak długiej, a przecież nam chodzi o to, żeby poradzić sobie z tą pandemią. Dlatego ten dzwonek alarmowy, który użyliśmy tutaj w Wałbrzychu, naprawdę jest nie tyle ważny, że to chodzi o obowiązkowe szczepienia. Ważny jest, że być może są jakieś alternatywne sposoby, o których w ogóle do tej pory się nie mówi, mobilizowania naszych mieszkańców. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Dla przykładu, do momentu, kiedy wojewoda się wypowie, my już w naszym mieście w tym tygodniu przedstawimy cały pakiet zachęt, cały pakiet propozycji, aby właśnie mieszkańców, tych, którzy się jeszcze nie zaszczepili, już mobilizować. Będziemy również jeździć ze szczepionkami w różne społeczności w naszym mieście, dosłownie występując aktywnie, ofensywnie do nich, a nie tylko czekając, aż oni do nas przyjadą. I tego bym się chciał spodziewać po całym państwie, które powinno żyć w tej chwili kampanią szczepień. A tak nie jest po prostu. Panie prezydencie, i ja jeszcze i do uchwały, i tego systemu zachęt chciałabym za chwilę wrócić, ale skoro już pan wywołał i
tak gdzieś pobrzmiewa w tle naszej rozmowy kwestia właśnie rządzących, bo tak, mówimy z jednej strony, że nie ma determinacji w społeczeństwie, żeby się szczepić, ale ja wyczuwam, że pan obwinia rządzących za to, że tej determinacji nie ma, bo jakby w nich też samych tej determinacji do przekonywania społeczeństwa nie ma. I pytanie, jakie znaczenie mają tu na przykład dla Polaków słowa wpływowych polityków, jak na przykład prezydenta Dudy, który, jak pamiętamy, powiedział jeszcze w kampanii wyborczej, licząc na to, że to wzmocni jego notowania, powiedział, że on się nie szczepi, bo nie. Mówił też coś, że nie lubi, jak mu ktoś tam igłą przy ramieniu operuje. To ma znaczenie w odbiorze społecznym? No myślę, że w oczywisty sposób ma znaczenie. Chciałbym po pierwsze powiedzieć, że Narodowy Program Szczepień, on został jakby na tą fazę niedoborową szczepionki całkiem nieźle wymyślony. On oczywiście ma swoje słabości. Wszyscy wiemy, że coś tam nie zadziałało, coś, ale trudno, przepraszam, że tak powiem, krytykować za to, że ktoś chciał to zrealizować. Ale ten etap takiej właśnie wyrafinowanej, trochę ociężałej organizacji tych szczepień powoli mija. Od wczorajszego dnia właściwie każdy może się po prostu zgłosić na szczepienia. Mówiąc wprost, działają punkty, samorządy się zmobilizowały, szczepionek jest już coraz więcej, każdego dnia będą docierały i jakby ten etap, czy to zostało zrobione dobrze, czy źle, minął i powinniśmy już od jakiegoś czasu mówić jednym głosem wszyscy w Polsce, szczepimy się, a tego niestety jednomyślnego przekazu nie ma. Nie ma od wielu, wielu miesięcy. To, o czym pani wspomniała, o tych zupełnie no, zawstydzających komentarzach kandydującego na urząd prezydenta, kandydata, właściwie to nawet już szkoda przypominać. Ale nie ma czegoś takiego, nie ma atmosfery pełnej mobilizacji, że na przykład wszyscy elity polityczne, nawet jeśli jest to być może kontrowersyjne określenie, wszyscy parlamentarzyści, niezależnie od opcji politycznych, senatorowie, posłowie, jak jeden mąż ruszają do swoich okręgów i wszyscy zachęcają do szczepienia. Nie ma tego. Nie ma przedstawicieli rządu, którzy powinni reprezentować przecież państwową, narodową politykę szczepień. Pan minister odpowiedzialny za to jeździ po całym kraju, ale to jest jedna osoba. A tu oczekiwałbym codziennego raportu, gdzie ten minister się zaszczepił, gdzie zachęcał, gdzie jechał do małych miejscowości i zachęcał do szczepienia. Lekarze zachęcają i to trzeba powiedzieć, również przedstawiciele ministrów, również pan minister zdrowia, ale to nie ma charakteru powszechnego. Jest jakiś rodzaj niedopowiedzenia, jest jakiś rodzaj wahania się, że być może to się nie każdemu spodoba. Słyszymy również opinie o tym, że jedne szczepionki są etyczne, drugie są nieetyczne. To jest zupełnie nie tak, jak to powinno wyglądać. Ja przypominam, że papież Franciszek powiedział jednoznacznie, szczepmy się, zachęcajmy. Ja rozumiem, że co niedzielę powinniśmy słyszeć powszechne przekonanie, szczepmy się, że przed dużymi spotkaniami również o charakterze religijnym powinny być takie wezwania, a nawet mobilne punkty szczepień. Wczoraj posłyszeliśmy, że drużyny baseballowe w Stanach Zjednoczonych oferują darmowe bilety i punkty szczepień przed wejściem na stadion meczu Ligi Baseballa. No ten rodzaj, powiedziałbym, wyjścia aktywnego oczekiwałbym od rządu, od ministrów, od parlamentarzystów, od celebrytów. No nie ma tego, a nawet powiedziałbym, jest jakiś etap, takie wrażenie po prostu no, unikania tego, po jakiejś dwuznaczności. Nie mogę tego zrozumieć po prostu. I stąd w jakim sensie nasza inicjatywa. I właśnie wyprzedził pan moje kolejne pytanie, panie prezydencie, bo chciałam zapytać o to stanowisko Kościoła. Pan już o tym wspomniał. Jak pan ocenia to kwestionowanie właśnie wartości etycznych szczepionek i ten cały dystans, jaki do szczepień prezentuje polski Kościół? I właśnie podkreślmy polski, bo Watykan, jak pan powiedział, i papież osobiście zachęca do szczepień. Jakie to ma znaczenie w społeczeństwie zdominowanym jednak przez katolików? Tak, ja jestem również katolikiem praktykującym i oczywiście robię wszystko, co możliwe, żeby zachęcać do szczepień.
prosiłbym, apelowałbym, aby w każdym zgromadzeniu o charakterze religijnym, i to niezależnie od tego, w której wspólnocie religijnej to się dzieje, każda wspólnota powinna wystąpić z powszechnym apelem do swoich wyznawców, z zachęceniem do szczepienia się, a więc zarówno Kościół katolicki, Kościół prawosławny, protestancki, no wszystkie wspólnoty religijne w Polsce, może nawet razem, powinny wystąpić, i to przesłanie powinno być rozpowszechniane w mediach społecznościowych i właściwie wszędzie, gdzie to możliwe, żeby się szczepić. Bo to, jeszcze raz powtarzam, ten etap łatwego szczepienia się, czy łatwego osiągania kilkuset liczbowych danych, jeśli chodzi o zaszczepionych, dziennie minął i będzie coraz trudny do osiągnięcia. Dlatego, że trzeba będzie ze szczepieniami trafić już do tych odbiorców i każdy przekonany w każdym miejscu gdzieś na spotkaniu religijnym, na mszy, na jakimś wyjeździe integracyjnym, każdy taki moment jest ważny. My planujemy w mieście, jeśli tylko pan wojewoda się na to zgodzi, a myślę, że się zgodzi, bo dobrze współpracujemy, będziemy chcieli wyjeżdżać do dużych, czy w różne dzielnice miasta z mobilnymi punktami szczepień, żeby dla wielu osób było to po prostu wyjście z domu. Parę, dosłownie parędziesiąt metrów. Uważam, że w galeriach powinny być takie punkty szczepień. I również być może przed kościołami, przed cerkwiami, przed miejscami kultu też takie punkty szczepień powinny być. Nie ma innego sposobu, żeby uniknąć tak dużej liczby ofiar, która niestety jest udziałem naszym od wielu, wielu miesięcy. Ofiar dziennie, no jest to po prostu przerażająca liczba chorych, czy też osób, które tracimy z powodu koronawirusa w ostatnich kilkunastu miesiącach. Panie prezydencie, wspomniał pan o pewnych zachętach do szczepień, o których pan myśli, więc pytanie po pierwsze, jakie to mogłyby być zachęty, ale po drugie, jaki to mógłby być system zachęt dla już zaszczepionych? Co można im zaoferować, żeby właśnie chętniej na tę szczepionkę się zdecydowali? I pytanie, czy to też nie jest mało, czy zachęta to nie jest mało, czy też powinny być jakiegoś rodzaju sankcje za niezaszczepienie się? No ja bym powiedział, że to jest właśnie cały ten obszar dyskusji, która jest taka żywa i wywołuje tyle różnych emocji. Część epidemiologów uważa, że nie trzeba będzie do tego sięgać, ale też dla mnie ważny jest głos pana profesora Horbana, który jest szefem Rady Konsultacyjnej do spraw pandemii przy premierze, który powiedział, że róbmy wszystko, żeby obowiązkowe szczepienia nie były koniecznością, ale jeśli one nie zdadzą, że tak powiem, egzaminu, no to trzeba też brać to pod uwagę. Ja rozumiem, że nikt z nas, również ja, nie uważa, że to jest idealny środek. Ale spróbujmy stworzyć katalog takich działań, które powinny doprowadzić do tego, że być może ta obowiązkowość tych szczepień będzie do uniknięcia. I tu jest cała paleta działań, które częściowo zależą od nas, w sensie w naszym kraju, a częściowo są już przygotowywane, powiedzmy, w przestrzeni na przykład europejskiej, to znaczy, że będzie paszport covidowy. To znaczy, on oczywiście nie ma w sobie niby zakazu swobodnego poruszania się, ale wszyscy doskonale rozumiemy, że lepiej będzie, żeby go mieć, prawda? Uniknie się kosztownych testów, uniknie się czekania na te testy, kwarantanny i tak dalej. Więc w istocie ten paszport jakby już nam pokazuje, że no katalog pewnych ograniczeń po prostu jest właściwie już prawie wręcz wprowadzany w życie. No trudno sobie wyobrazić na przykład, a czymżeż jest, proszę zwrócić uwagę, że w wielu placówkach opieki zdrowotnej wykonywanie testu jest warunkiem tego, żeby pacjent mógł być przyjęty nawet na zabieg jakiś planowy, nawet onkologiczny. Tak? Ktoś musi za te testy płacić przecież. Ja uważam, że to jest po prostu w pewnych sferach życia to jest całkowicie nie do uniknięcia i możemy nazwać to, że to są nieobowiązkowe, ale w istocie są to obowiązkowe szczepienia. No, nie potrafię sobie wyobrazić normalnego ruchu lotniczego bez właśnie, czy przenoszenia się na duże odległości bez takich atrybutów, czyli tego paszportu covidowego. On ma w sobie cały szereg wtórnych konsekwencji, jak na przykład uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, międzynarodowych, czy też kulturalnych i tak dalej, i tak dalej. Ale
Jest pewnie całkiem spora liczba specjalistów, która będzie szukała bardziej przyjaznych, takich powiedziałbym bardziej otwartych, włączających sposobów na zachęcenie osób, ale to też powinno mieć wymiar właśnie takiego priorytetu, takiej kampanii prawdziwie narodowej czy państwowej. Na przykład loteria państwowa z cennymi nagrodami dla wszystkich, którzy się zaszczepią. Nawet w wymiarze lokalnym, w wymiarze ogólnopaństwowym jak najbardziej. Albo na przykład to, że ci, którzy mają potwierdzone szczepienie, będą mogli mieć zniżki w wydarzeniach, nie wiem, sportowych, kulturalnych, czy jakichś masowych, bez dodatkowej opłaty. No i możliwości jest bardzo wiele, jeśli nie jest akceptowany, wydawałoby się, drakoński sposób, czyli obowiązkowe szczepienia, pewnie z wyłączeniami, to już jest zupełnie odrębna kwestia, no to trzeba coś w zamian zaproponować. I to jest moja taka gorzka konstatacja jako lekarza, że po prostu na razie nie mamy katalogu alternatywnych żadnych propozycji. A jeszcze raz powtarzam, okres wakacyjny jest najgorszym z możliwych dla prowadzenia kampanii profrekwencyjnej, jeśli chodzi o szczepienia, bo w naturalny sposób o COVID-zie zapomnimy. Ale będzie jesień. Panie prezydencie, antyszczepionkowcy wpadli w furię po tym pana stanowisku i uchwale Rady Miasta. Były manifestacje, o ile się nie mylę, nawet przed pana domem. Dostał pan ochronę. Co pan o tym myśli? Czy to pana nie przeraża i czy to pana nie zniechęca? No, po pierwsze, nie chciałbym o tym specjalnie mówić, bo to jest jednak sprawa o charakterze marginalnym w tym całym kontekście kampanii szczepień i prozdrowotnych naszych, moich działaniach. To jest jednak pewnego rodzaju odprysk, prawda? Nieprzyjemny, przykry, być może nawet bardzo niepokojący, ale jednak odprysk. Ja bym może nie tyle nawet zwrócił uwagę na to, że ci demonstrujący, czy też tak emocjonalnie wyrażający swój stosunek do obowiązkowych szczepień, czy do tej uchwały, która przecież jeszcze nie obowiązuje, to nawet nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ogromna większość tych, którzy protestują, w ogóle kwestionuje pandemię, kwestionuje w ogóle obecność wirusa, kwestionuje w ogóle to, że jest coś takiego jak pandemia wywołana koronawirusem i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że całkiem spora część nie tylko naszego społeczeństwa, ale również innych społeczeństw okazała się być podatna na po prostu kompletny fałsz, nieudokumentowany naukowo jakiś strumień plotek, fałszywych informacji. To pokazuje, z jak wielkim wyzwaniem w obecnej dobie rozwoju cywilizacyjnego zetknęliśmy się, bo to, że antyszczepionkowcy byli aktywni przed pandemią, no to wszyscy wiemy. Przecież ja osobiście uczestniczyłem w kilkuletniej kampanii szczepienia dzieci przed przyjęciem do żłobków. Mamy taką uchwałę, ona nie została zakwestionowana. W wielu miastach w Polsce to działa, ale tu mamy do czynienia z zakwestionowaniem jakby oczywistego faktu, czyli pojawienia się alternatywnej rzeczywistości. Żyjemy w czasach, w których znacznie łatwiejsze i prostsze, i bardziej atrakcyjne jest zakwestionowanie faktów. Znacznie bardziej łatwe i atrakcyjne jest wytworzenie w ogóle rzeczywistości alternatywnej. Jesteśmy świadkami pisania na nowo historii, która miała swoje fakty, udokumentowane dane, odwraca się prawdę. W oparciu o to odwracanie prawdy tworzy się jakieś projekty polityczne, projekty nawet czasami bez mała gospodarcze. I najgorsze jest to, że one nie zanikają w sposób naturalny, tylko odwrotnie żyją. No, żeby nie odnosić się do delikatnej materii naszej rzeczywistości w Polsce, to proszę zwrócić uwagę, jak żywy, nie chciałbym powiedzieć rozwijający się, ale jak żywy jest alternatywna rzeczywistość w Ameryce, w której znaczna część wyborców jednego z kandydatów, nie mając na to żadnych dowodów, nadal twierdzi, że wybory, w których ich kandydat przegrał, są sfałszowane. No, do dzisiaj to jest około 60% wyborców kandydata, który przegrał wybory. To, że sądy
oceniły, że nie było tych fałszywych. To, że to wszystko było zgodnie z prawem, że nie ma żadnych powodów, nie zwalnia tych ludzi z obowiązku, czy nie odrzuca tej teorii alternatywnego przebiegu historii i oni żyją w swoim świecie. Co więcej, oni są aktywni, być może nawet bardziej aktywni, więc jak ja zobaczyłem wypowiedzi osób, którym się nie podobała ta uchwała i oni mówią, że cytuję, a kto widział tego wirusa? Przecież jego nie ma. To jest wielki eksperyment. A jednocześnie sam jako lekarz codziennie bez mała, no teraz mamy tych chorych mniej, codziennie widzę ludzi cierpiących, umierających z powodu koronawirusa. I również takich, którzy otarli się o śmierci i wyszli z tego i są żywym dowodem na to, że warto walczyć. To jest dla mnie poruszające i to jest dzwonek alarmowy nie tylko w kwestii szczepień. To jest dzwonek alarmowy w kwestii w ogóle obiegu informacji, dostępności informacji. Już wiemy doskonale po ostatnich kilku latach, nawet najbardziej rozwiniętych i utrwalonych w swoich demokratycznych procedurach społeczeństwach, doświadczeniach tych społeczeństw, że samo mówienie prawdy, nawet powtarzanie jej, jest za mało atrakcyjne dla tych, którzy znacznie chętniej słuchają i słyszą to, co jest nieprawdziwe, ale z jakichś powodów, i wiemy, że to ma już swoją tysiącletnią historię, znacznie bardziej skwapliwie słuchają rzeczy nieprawdziwych, niepotwierdzonych, ale jakoś bardziej atrakcyjnych dla nich. I okazało się, że bez mała to może ten mechanizm przepływu informacji może rządzić światem w najbliższych latach czy dziesiątkach lat, ile nam tam pozostało do życia na takim świecie, jakim znamy. I to jest, panie prezydencie, bardzo dobra puenta tej rozmowy, chociaż ona otwiera właściwie też kolejny wątek do dłuższej, szerszej rozmowy już na inny temat, bo na koniec chciałam zapytać, skąd u nas w Polsce jest tylu antyszczepionkowców, których znamy już zresztą z przykładu innej choroby, odry. Tutaj też mamy problem od lat już przecież i pan właściwie już na to pytanie odpowiedział, no jak mówię, otwierając kolejny, bardzo bogaty wątek do dyskusji. Ale dzisiaj postawmy kropkę. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za tę rozmowę. Prezydent Wałbrzycha i kardiolog Roman Szałemej był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dzisiaj, proszę państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej, kolejny jutro jak co dzień. I dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.